Domowa rodzinna sielanka nigdy nie trwa długo. Wiadomo, że prędzej czy później, ale w końcu wróci mąż. Cholera! Gonili mnie do samego końca. Jest. Mamy to. Co to jest? Taką nową kastoramę otworzyli i takie kuby rozdawali za darmo. Ile żeś tego nabrał? Nie wiem, kobieto, to była wojna. To była wojna. I na co ci tyle? To jest za darmo. Mało masz zagracone mieszkanie? Przydadzą się. Tak, na co? Na co? No, nie wiem na co, to się jest za darmo, to się na coś przyda. No przecież nie wiem na co. Czekaj, no, będę malował, o. To się pomaluje ten pędzel, się będę malował. No to jeden, a reszta? A reszta? Nie wiem, a reszta. No, psu zrobimy ten, miskę do żarcia, pies będzie żarł z tego. Głupi jesteś? Jak chihuahua z tego zje? Może podrośnie i nie wiem. No to kwiatów nasadzisz, się babcia na grób postawi. Tak, w takim badziewiu. W jakim badziewiu? Ładne wiadro. Babka nie żyje, co ją to obchodzi, czy to jest ładne, czy to jest brzydkie. Od spodu to będzie myślała, że to księżyc. No to nie wiem, no to pod łóżko wsunę, o, w nocy nie będę latał, nie wiadomo gdzie, po kiblach, tylko sobie wysunę. Czekaj. Dwa! Będzie segregacja odchodów. Jeszcze to opatentuję. To dłuba pustego sobie da sikaj. Czy ty, głupi ciociu, nie umiesz zrozumieć, że to jest nam niepotrzebne? Czy ty, głupia babo, nie możesz zrozumieć, że to było za darmo? Ja zawsze wiedziałam, że ty jesteś tępy, ale dzisiaj zadziwiłeś specjalistów. Jakich specjalistów? Ktoś kurde, ale dzień syfowy. Jak dla kogo, Mariusz? Patrz, Mariusz, co twój głupi ojciec naniósł? Patrz. No i na co ci tyle? O, już cię matka nastawiła. Przydadzą się. Na co? Na co? Na no. Jajco. Chodzisz na religię? Mówisz, że cię siostra dziennikiem po głowie bije? Nie. Niech se wali, niech se stuka. Kurde. Najgorsze jest to, że ktoś z tej całej kastoramy to filmik nagrał i wrzucił na YouTube'a. Co ty? Koledzy się ze mnie śmieją. A dlaczego z ciebie? Dlaczego? Że mam ojca zjeba. No co ty? Jestem na filmie? Tak, Pokaż. Patrzcie tutaj, o, tutaj widać jak się... Co tam skaczesz? Tutaj widać jak się szarpie z jakąś babą. No, i nawet słychać jak ją wyzywasz od niedopchniętych lesbijek. Kurde, miała swoje kuby, to moje chciała. Jakbym ją nie ugryzł w pachwinę, to by nie puściła. No nie, no ja nie wierzę, że to jest mój ojciec. Co? No nie wierzę, że to jest mój ojciec. Pokaż. Nie, no to na stówę ja. Na pierwszym planie. Po serdaku nie poznajesz własnego ojca? Ale przypał. Kamera mnie lubi. Monitoringu na pewno. Cała Polska cię teraz ogląda. Słyszałeś, co matka mówi? Słyszałeś? Patrz, twój ojciec bez żadnej szkoły, bez żadnych przygotowań. Nagle, ni z gruchy, ni z pietruchy, gra w filmach. Jak Linda. Jak ona ma na imię? Krystyna. Zaraz się zżygam ze wstydu. Ładuj do kubła. Przydał się. Wiem. Ja powiem wszystkim, że ty nie wiedziałeś, co robisz, bo jesteś po udarze. Mariusz, morda w kubeł. Ta-da! Ale schodzą, szaleństwo. Czy ty wiesz, że jak się przyłoży ucho do tego, to słychać, jak szumi morze? O kurde, naprawdę. Nie, no to się dziadek obudził na obiad. Gdzie ono jest? Dziadek, mało. Co to? To moja żona głupia. Odsuń się. A co? To. Ojciec kubów nabrał jak głupi z kastoramy, bo dawali za darmo. A są jeszcze? I to jest pytanie. Nie ma, rozdrapali, skórko jady. A to złodzieje, no. A to nie mogłeś od razu więcej wziąć. No to niosłem, oni mi skubali. Stej, no tyle przyniosłem. To złodzieje, no. Ale ty, synu, dobrze. No i co, babo bezmózgowa? A nie ciekawi cię, na co mu tyle kubów? Nieważne na co, ważne, że za darmo. Niech to i nawet zgnije. No to samo mówię. Rzuci się do piwnicy, niech to szczury zjedzą. Co taki szczurek ma z życia? Tak sobie poskubie kubełek i zdechnie szczęśliwy. Pomyśl czasem o zwierzętach, stara krowo, a nie o sobie tylko krowo. Moja krew. No. Jak żeśmy na wsi PGR likwidowali. Słuchaj tego. To nikt tylu grzejników ze ścian nie powyrywał. Co ja? Może i Wałęsa rozmontował komunizm, ale PGR-y załatwił dziadek. Co będzie na obiad? Gówno. Matki specjalność.
Idź, dziadek, do łóżka, coś ci tam zrobię. O, w tym kuble ci przyniosę. Nie, w jakimś garku mi przynie. Dlaczego nie w tym? No tego nowego kubła to szkoda. No tak, przecież się od łyżki porysuje, szkoda. Dziadek, krynica mądrości. Zalatująca moczem, ale krynica. Jakieś pytania? Jedno. Jak taki debil jak ty dożył tylu lat? Też się zastanawiałem. Dużo jadłem i uważałem na samochody. Mamo, zobacz, co się tu dzieje. Przecież ty się wrzeniłaś w rodzinę Patoli. Błagam cię, ratujmy się, uciekajmy stąd. A ciekawe z drugiej strony, Ina. Jedziemy do mojej matki na wieś, przynieś walizkę. Walizkę, dobra. Nie, mamo, jak? Nie zapakujemy się do jednej walizki. Racja. O, to w te kupy się spakujemy, bierz! O. No i co? Mówiłem, że się przydadzą? Zostaw mi jednego. Na co ci? Zrobię se drinka.